Cześć, cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z serii Empire L. I co? Inwazję na Anglię mamy. Już tutaj atakujemy mocno, bardzo obrywa Anglia. Nie wiem, czy cieszyć się, smucić. Ale to już takie rozterki mam z tą grą już od dłuższego czasu. No na pewno tutaj trzeba atakować. Oj, oni też mają takie działo. Niedobrze, niedobrze. A co zrobimy tak chyba? Lubię, jak jest nieprzejrzyste te budynki. London Tower. Ten kapitol zburzymy. No mamy tutaj jakiś... To może... O, weźmiemy obywateli już. Czy to nie za wcześnie? Tu mamy jeszcze jedno. Tu? Co? W czasy? Anglię zwiedzacie? Czy co? Na front, już! Oj, naprawdę. Atakujmy dalej. O, to trzeba zaatakować. Jesteśmy atakowani. Weź się tam przeleć, żeby mogli zaatakować. Uciekaj, chłopie! Jesteśmy atakowani! Tutaj. Dwa i więcej właściwie. Cztery niech już stoją, nie stacjonują. Myślę, jakby tu najlepiej wejść. Chyba tu będzie trzeba. Aż tak? No nie wiem, właśnie się zastanawiam. Jesteśmy atakowani! Jesteśmy atakowani! Jak to by wyglądało? Czy my tu jesteśmy w stanie? No wydaje mi się, że powinniśmy być w stanie. Tutaj jest takie... aż proszące się przejście. Najwyżej poświęcimy tych tutaj żołnierzy, ale ewidentnie tak tu właśnie idą. Dobra, to wycofajmy je. Co się dzieje? Amerykańska flota na europejskich wodach? To się przepadnie. Ósma flota przybyła pokrzyżować ci plany, Gering. Kiepski blef, admirale. Roosevelt nie może wypowiedzieć wojny bez zgody kongresu. Też tak słyszałem, ale jesteśmy tu jedynie jako obserwatorzy. Obserwatorzy? A cóż to niby ma znaczyć? Że zobaczymy się w piekle, Herman. Jesteśmy atakowani. Zniszcz wszystkie amerykańskie budynki, które udało się zbudować w Anglii. No dobra.
My tu już działamy z tym pałacem, tu mamy jeszcze samoloty. No nawet w pozorom naprawdę nie najgorzej nam tu idzie. Po tych naszych swoistych porażkach to naprawdę spodziewałem się, że będzie bardzo ciężko. A coś, co w sumie no powinno iść, wręcz powinniśmy przegrać, idzie nam wcale nie najgorzej. Dobra, my sobie atakujmy. Dobra, myślę, że tu musimy niestety wkroczyć tak bezczelnie. Szczególnie tutaj, jeżeli mówimy o tych wieżyczkach, tak? I w sumie już możemy tutaj polecić latanie. Jest i pałac Buckingham. Tam, tutaj. No dobra, no to już płyńmy tutaj do Anglii. Tutaj też jakieś obiwoki. Tu, na front! W ogóle wy też tu! Przesuwać się z frontem! Jesteśmy atakowani! No i to mi... amerykańskie, tak? Amerykańska flota. Powietrzna oczywiście. Sukces w Anglii skłonił Abwehrę do wysłania nam do pomocy kilku szpiegów. Mogliby oni przejąć brytyjskie obiekty wojskowe, albo infiltrować śródmieścia brytyjskich miast, zbierając informacje o ich zasobach. Ale nie możemy sobie pozwolić na stracenie choćby jednego z tych agentów, ponieważ więcej ich nie będzie. No dobra. Trzeba w ogóle jestem w takim szoku, że pan Buckingham upadł. Naprawdę. Szok mój jest duży, słuchajcie. Atakowani. Już tych samolotów chyba raczej nie mamy, jakieś tam może szczątkowe jednostki. A jak tam tutaj nasi obywatele? Czym mogę pomóc? Jesteśmy atakowani! Tak, zgodnie z planem tu będziemy działać. Zgodnie z planem, ale nam tutaj trochę pokrzyżowali plany. Na ten plan. No, tutaj Brytyjczycy ruszyli, że tak powiem, ostro na nas. Dziwię się, że dopiero teraz.
tymi szpiegami, a nie są obywatelscy chodzi. No dobra, no weźmiemy ich tak do tej Anglii, no skoro tak twierdzicie, że oni są tak niezbędnie tutaj nam potrzebni. Myślimy, tych szpiegów też weźmiemy sobie, mam tam na pewno najwolniejsze. No, żeby nas tutaj tam nie wybili u góry! No dobra, wracamy. Co tu się dzieje? Oj, coś ciężko będzie tak postawić ten kapitol tutaj. To jest bardzo dobra myśl, żeby tutaj koszary, no bo koszary to zawsze powodują co? No, że nie będzie można budować kolejnych jednostek. Znowu spróbujemy. Jesteśmy atakowani! Ulala. O, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, samoloty. Wy to jednak jesteście fachowcy. Jesteśmy atakowani. Musimy tutaj niszczyć, ewidentnie niszczyć te wszystkie fabryki, koszary. I tu mamy jakąś kolejną wiadomość. Okej, to zmienia postać rzeczy. W takim razie jak najszybciej tych szpiegów tutaj bierzmy do nas. Ja nie wiedziałem, że oni tacy cenni są. Dalej wskakiwać na okręty. Co nie zmienia faktu, że wy macie tutaj zbudować ten kapitol, no. Jesteśmy atakowani. No. To będzie nasz londyński punkt dowodzenia. W Paryżu czeka już wystarczająco wielu fachowców, żeby stworzyć rząd okupacyjny. No proszę, rozumiem, że trzeba zrobić takiego i najlepiej w sumie takiego. Oj, nie. Gdzie są tutaj żołnierze? Tak, tutaj, zdecydowanie wy tutaj musicie zacząć strzelać. Też tu wchodzić, bo ewidentnie jesteście potrzebni. Jesteśmy atakowani. Część niech tutaj wejdzie, a co tu? Okręty. A, strzelają tutaj do nas, tak? No. No cóż.
tutaj jak najszybciej. Nas tu równo. Jak na początku poszło nam naprawdę dobrze. Jesteśmy atakowani. Medycy. No i tu szefo niech też leczy przecież chłopaków. Jak tam już dopłynęli, dopłynęli. No to na pewno tutaj do pomocy, ale szpiedzy, tak jak było mówione, no to nie wiem, niech co mogą spróbować sobie zadziałać. No niech tu podejdą, zobaczymy co się wydarzy. Dostaliśmy, rozumiem, i zaraz dostaliśmy złoto, żelazo. Jesteśmy atakowani. Jesteśmy atakowani. Tylko teraz tak, dostaliśmy za to złoto, żelazo, rozumiem. Ale my i tak tu nic nie możemy działać, tak? No to tak trochę... Wspaniale! Jesteśmy atakowani! Jesteśmy atakowani! Niż wszystkie amerykańskie budynki teraz musimy iść. No dobra, no tak będziemy tutaj działać. Nie wiem, jeżeli coś tu jeszcze lata, to teraz niech lata tutaj. W sumie warto by się przejść. Czy coś tu nie, one by gdzieś tu latały. Jakby te, które gdzieś tam usunąłem z szybkiego wybierania, dalej byłyby w użyciu. Jesteśmy atakowani. W czym mogę pomóc? Mamy Capitol tutaj. O, mamy dużo, co by tu można dać? No dobra, niech będzie niech będą czołgi. Co, wy przesadziliście? Się rzucili na te... Jesteśmy atakowani! Idźcie tu! Dobra, chyba trzeba dalej po prostu jechać, tak, na te tutaj. O, na amerykańskie jednostki. Jesteśmy atakowani. Gotowe, sir. Oczekuję rozkazy. Jakie rozkazy? Jesteśmy atakowani.
No gdzie wy tak do przodu nie jedźcie, że was to wystrzelają. Tu atakować sobie, o. No dobra, cały czas tutaj, słuchajcie, atakujemy. Myślałem, że po tym zniszczeniu pałacu Buckingham, tak, będzie jednak koniec, ale nie. Zupełnie nie tak się wydarzyło. Cały czas mamy tutaj, teraz Stany Zjednoczone jeszcze mamy przed sobą, więc rozprawimy się z nimi. Zobaczymy, czy nam się uda, ale na pewno będziemy działać w kolejnym odcinku. Ja za dzisiaj wam serdecznie dziękuję. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, dzwoneczka, łapeczka w górę. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Ja już was dzisiaj dłużej nie zatrzymuję. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie. No i do usłyszenia. Cześć.